3 do 2 dla czerwonych. Joanna Wiat. W tym roku nasze dziewczyny grały na World Tourze w Brazylii, w Chinach, we Włoszech, w Korei, Rosji, Norwegii, Szwajcarii i ostatnio w Marsylii, we Francji. Data znowuż wybrała taką piłę, Kinga, proszę! Między Jasie i Kasie. Piękne to było, wspaniały punkt. 3 do 3. Wyrównany początek drugiej partii. No i marzy nam się chyba tiebreak w tym meczu. Co państwo na to? To trzeba pomagać się białym. Dodajemy Sim Plus. Sim Plus. Sim Plus. A teraz Giszycko. I znowuż mamy remis. Polska wygra mecz. Bo na pewno to Polki grają w tym meczu. Do tego jakie piękne, jakie opalone, jakie wysportowane. Beata Gałek, wybrana najsympatyczniejszą zawodniczką ubiegłorocznego finału. Oj, 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 Karolino! Hello everybody, Latin America! Brrr, kręcimy odłokami, yo! Za chwilę wstaniemy, drodzy państwo. Oj, będzie, będzie. Punkt dla Tatarek Team, dla studentek Wyższej Szkoły Informatyki na kierunku wychowanie fizyczne, dla Urban i Wiatr. Kinga Kołosińska z Lublina, gdzie studiuje. Aj, Kinga, tak, tak. Wyważyła tą piłkę elegancko i mamy remis. A Kinga studiuje na Wydziale Politologii, a zatem być może nasza przyszła pani prezydent. Ale proszę bardzo. Oj, Beatka, ona potrafi, widzi wszystko, co się dzieje na boisku przeciwniczek. Gdzie one są? Gdzie tą piłkę posłać? W ubiegłym roku obie zdobyły wicemistrzostwo Europy do lat 20 w dalekiej Grecji. I mają 8 punkt. Brawo. Tak już mówiliśmy, wszystko się zdarzy na plaży. A szczególnie tutaj w Giżycko. Jednym słowem, sportowe widowisko. Jesteśmy z Team Plusem, jesteśmy razem. Bądźcie z nami. Jeszcze ci, którzy mają okazję popatrzeć kilkadziesiąt minut na to spotkanie, zapraszamy. I znowu niesamowita Gałek. Piękna wystawa sposobem górnym, palcami. Rzadko widywana na polskim. I znowu rączki w górę, tak. To nie klaszcze, ten kiwa do telewizji Polsat. I Kinga. Jasia, tak, drodzy państwo, zabrakło kilku centymetrów. W ubiegłym roku Kinga Kołosińska tu w Giżycku wywalczyła medal brązowy. Grała wtedy z Magdaleną Michoń-Szczytowicz. Natomiast Beata Gałek w tamtym roku w Giżycku czwarta w parze z Darią Paszek. A zatem wiemy już, że na pewno poprawiły swoje ubiegłoroczne lokaty. 8 punkt dla czerwonych. Asia Wiatr. Mm-hmm.
Hej, hej, grej się, grej, gromy, gromy. Dobra, to teraz kiwamy. Wszyscy kiwają. Opole w Giżycku. Dziesięć do dziewięciu, punkt dla białek. Białe, one są tak opalone, że hej. No ale nie dziwimy się, przebywały na zgrupowaniu w Turcji, na Teneryfie. W tamtym roku były jeszcze dalej, w Brazylii i w Kalifornii. Ale w Niechorzu też nieźle paliło, słuchaj. 40 stopni było. No i co? Za złotówki. Wszystko też ma odpowiednią temperaturę, moi drodzy. A się zapowiada, że chyba Simplus zostanie tutaj na następny rok. Tak, tak, tak trzyma. Hej, ojo. Ale przeczytała teraz grę o Katarzyna Urba. Robimy falę, ale falę tym razem pionową, tę trudniejszą. Najpierw staje rząd pierwszy, później drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i tak do nieba. Jesteście gotowi? To zaczynamy. Ręce przed siebie. Robimy skrzydełka. Odźwięk paszczowy. Trzy, dwa, jeden. Rząd pierwszy w górę. Drugi, trzeci, czwarty, piąty. Płynie ta fala. Pięknie, i wentylacja. Tak? To jeszcze raz, to samo, tylko równiej. Trzy, dwa, jeden, poszło. Raz, dwa, trzy, cztery. I dochodzimy do banerów, gdzie jest napisane plus 601 100 100. To numer ratunkowy nad wodą, który uratował już niejedne ludzkie życie. Zapamiętajcie, 601 100 100 w razie kłopotów nad wodą. No, kolanka naoliwione, wiadomo. Możemy teraz popracować też i łokciami, dłoń i jesteśmy na boisku. Znowuż dziewczęta z nami, czerwone i białe, kręci się. No i białe, proszę bardzo, mamy 11. Ale zmęczone są teraz Gołek i Kołosińska po tej akcji. Ile to zdrowia kosztuje ten tylko wiek, kto kiedyś grał w siatkówkę plażową. Beata Gołek wygra także na hali w klubie. Ale wygarnęły, widziałeś Mariusz? Wow! I rzadko spotykana wystawa drugiej piłki sposobem górnym palcami. Bardzo trudna sztuka. Trzeba to zrobić idealnie, technicznie, aby sędziowie nie odgwizdali błędu. Asia Wiatr. Na Gałek. Urban popatrzyła, tak widziała, że... Lewa strona boiska jest pusta i tam właśnie skierowała piłkę. Halo Giżycko, dlaczego jest tak spokojnie na trybunce? No właśnie, dzięki. No i proszę Państwa, mamy wrażenie, że białym trochę zaczyna brakować sił. Ale nie dziwmy się, one przecież grają dzisiaj już trzeci swój pojedynek z rzędu. A Urban i Wiatr odpoczywały. I to może mieć znaczenie w końcówce. No i drodzy, drodzy. Ręce do góry, ręce do góry. I Giżycko się buja w lewo i w prawo. Kto się nie buja, ten gapa.